Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Zagramy w Arx Fatalis i udajemy się dalej. Więc tak, od razu wyużyjemy sobie znowu czaru lewitacji. O, come on. To co za wredne. Cudownie. Tak, użyjemy tego, żeby się troszkę podnieść. Jeszcze. O, i teraz będziemy mogli wejść. Cudownie. Strasznie karkołomne wyczyny wręcz wyrabiam z tym czarem, ale niestety nie ma tutaj innej możliwości na przejście. Ciężko się tutaj dostać na niskich levelach, ale jest to warte swojej ceny. I od razu przy okazji kula ognia. No, stopnij tą skałę, proszę, ten lód. Dziękuję. I mamy tutaj zatrute, śmiertelnie dokładny i zabójczy sztylet skrytobójców. Obrażenia 5, trafienie krytyczne plus 50, skradanie plus 10, wymagana siła, zręczność. Jest zatrute, wytrzymałość 50. Weźmiemy to sobie, mimo że jest średnio przydatny dla nas. Mamy kolejną runę. Złoto, cudownie. Paraliż. I kości. Kości nie będę brał. Więc tak, czy mamy jakieś nowe zaklęcia dzięki temu? Zobaczmy. Mamy zniszczenie ożywieńca, to się może przydać. Tutaj coś jest. Przywołanie. To było stare. O, zaklęcie 10 poziomu. Spowolnienie czasu. Spowolnienie czasu może nam się przydać na ostatnią walkę. Kontrola demona. Do tego była ta runa. To jest runa, już wam mówię. Bata. Komunikatum, właśnie. Ona chyba służy tylko do tego. W zasadzie mamy już większość zaklęć. Brakuje mi jednej runy. Jest to runa lodu, jeżeli dobrze pamiętam. Znajduje się ona w mieście goblinów, a nie chcę się tam na razie iść, bo nie jest mi zwyczajnie potrzebna do niczego. Dobra, tu mamy kolejne trochę złota. Latające oko weźmiemy sobie na sprzedaż. Te zwoje bardzo się przydają do sprzedaży. I zobaczmy. Troszkę monet, 3 monety. Tworzenie zapory. Nieprzydatne raczej dla nas. I tam jest kolejne jakieś przejście, które chciałem sobie później zbadać, ale najpierw wejdziemy sobie do tego miejsca tutaj. Bo tutaj już będzie nas czekał na smok. Wielkie smoczysko. Cudownie. Save all. Na wypadek, gdyby smokowi coś odwidziało. Chciał nas zaatakować jednak. Cudownie. Teraz tutaj zdobędziemy jajo. Yeah. Jak widzicie, smok jest na razie pasywny w stosunku do nas. Możemy z nim pogadać oczywiście, ale nie polecam z nim walczyć, bo jest cholernie silny. Przynajmniej nie wiem, ja bym go pewnie nie ubił. Dobra, mam też troszkę złota, ale jak wiecie z legend i bajek, smoki to bardzo pazerne istoty i kochają złoto, więc będziemy mogli po prostu jego jajo kupić. A pogadam z nim. Guardian, what quest has been given to you by the Noden to request that I sacrifice my descendants like this? Must save Arx and its inhabitants. Aqua, the god of destruction, is about to. I know all this only too well. My question is, why do you need a dragon's egg? Only a dragon's egg will allow us to cast a spell powerful enough to destroy the reincarnation of Aqaba. If you dare to ask a dragon to sacrifice its young, even to save an entire world, then you do not know us at all. So what should I do? First, prove to me that you are worthy. Must I do battle with you? Why not? But this would not be very fair on you. No,
I speak of a different kind of worth, human. The worth of all things, great or small. For example, do you know how to make me a gift of as many pieces of gold as a dragon has scales? I know not how many scales a dragon has. That is part of the worth of all things, Guardian. Tak, mamy dwie możliwości. Możemy walczyć ze smokiem, albo dać mu złoto. I ja wolę dać mu złoto po prostu. W ten oto sposób. What are you doing, Guardian? Counting my scales? Don't you think there might be other ways of finding out? Przestań gadać, bo nie mogę z tobą. Don't you know how to read? Przemknij się, głupia gadzino. I know not how many scales a dragon has. So, have you brought my gold? Jakby cię tu zabić? A wiecie co, spróbujmy go zabić. Tak, to jest tak zgłupia. A jedna kula ognia. Ha! No i zleciał. Dobra, kolejna kula ognia od razu. Zobaczymy, czy uda się go w ogóle zabić. Wow! Zaraz druga kula ognia. Jeszcze jedna? A mi już manę zbyt zabraknie za chwilę. Cudownie. Nie wobis. Ciekawe, czy uda się go w ogóle w ten sposób zabić. Chyba raczej nie. Dobra, jeszcze raz. Jezu, ten wobis mnie dobija. Auć, 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 auć. No, spróbuj. Nie, w ten sposób się go z nim się raczej go nie uda zabić. Dobra, wczytamy sobie grę. I czyżbym miał za mało złota, abym mógł zabrać ci jajo? Znaczy, wczytamy grę. Jestem chyba dużo za słaby na walkę z nim. Chyba, że zobaczmy. No mam złoto, ale 16 tysięcy za mało? Co, może tu chodzi o 20 tysięcy sztuk złota, nie wiem, wiecie co, dobra, przerwę nagrywanie, polecę do miasta, posprzedaję i widzimy się z powrotem tutaj. No, do zobaczenia za chwilkę. Wiecie co, pal licha, nie będziemy płacić tej gadzinie, zabijemy ją, tak, chcę ją zabić i nie odpuszczę. Dobra, pierwszą rzeczą, którą zrobimy, to może zaatakujemy go zaklęciem, wiecie, mocniejszym. Spowolnienie burza. Rzuca piorunami wokół czarującego. Nope, masowe pospopielenie też nie. Kontrola demona, spowolnienie czasu również nie będzie przydatne. Spopielenie wydaje się mocnym zaklęciem i to jest tak, 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 tak. Dobra, jeszcze raz. Bok, w górę. I tak, ok. Dobra, czyli... nie to. Znowu się pomyliłem oczywiście. Nie, chyba dobrze wykonał. I moment. Aha, dobra, rozumiem. Tak. Vega. O, jest, świetnie. I ją po prostu podpalimy. Nope, nie przyniosłem ci złota. Haha. Jeszcze raz. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Świetnie, świetnie i do tyłu. Jest kula ognia od razu. Doskonale, druga kula ognia.
Trzecia kula ognia. No i co? Co robisz, ha? Dobra, może troszkę się teraz wypijemy miksturek. I będziemy przed nim troszkę uciekać. On jest jednak silniejszy ode mnie. Ale zobaczymy. Cudownie, kolejna kula ognia. Dostał. Teraz się uleczymy. A nie tego chciałem użyć, ale dobra. Może być w zasadzie to. O kurwa. Świetnie, podpalenie. Fuh, idzie nieźle. Giń. Cudownie. Jeszcze raz. Auć. Dobra, uciekamy. Nie mam już trochę, mam trochę mało many i to będzie bolało. Jeszcze raz. Co, zrobimy sobie zaklęcia trochę. Nie witaję. Świetnie, mamy jedno. Przygotowane. Będziemy go tym atakować, tylko chciałbym sobie najpierw przygotować troszkę zaklęć. Niech on mnie tutaj zaatakuje magią albo czymś. O, właśnie, zajebiście. On jest powolny, wiecie, i to jest nasz plus. Auć. Może nie aż tak powolny. Właśnie, użyj magii i pozwól mi przygotować zaklęcia. Znowu. Auć. Tego użyjemy. I co? No, spróbujemy. Dobra, dostał raz. Bosko. Nie możesz rzucić, co? A już nie mam... Możesz rzucić, co mnie okłamujesz? Okej, okay, dostał raz. Wolno nam się będzie regenerować i zabiliśmy bydle. Cudownie. Fuh. Pamiętam, że chyba że można było go zabić, więc nie popełniłem błędu. Tutaj zrobię save'a smog. Smog. Zgon. Tak, Ragnar właśnie zajebał smoka. Cudownie się z tym czuję. Nie będę mu płacić. Uważał się, że za takie twardego, to mu troszkę udowolniliśmy inaczej. Wspaniale. W takim razie zobaczymy, co on miał tu przy sobie. I miał 5000 sztuk, prawie 6000 sztuk monet. Miał smocze kości, które również sobie zabierzemy. Miał do tego rubin, cudownie. Szmaragd. I diament. Zajebiście. Dobra, i teraz pytanie, jak dostać się do jajek? Mógłbym sobie je po prostu zrzucić. Nie. Trochę wyżej. O, właśnie, w ten sposób. Czy będę musiał mieć telekinezę, żeby to zciągnąć? Czy ja mam telekinezę? To jest pierwsze pytanie. Zobaczmy. Wzrok, magiczne pociski, podpalenie. Telekineza, mam. Dobra, to jest... Co to za runa jest? O, dziwasz, to chyba to. Komunikatum, właśnie. To dzięki tej runie będziemy mogli sobie to zabrać. I w takim razie robimy. Tak, i... Właśnie. Cudownie. Poproszę jedno jajo. Proszę drugie jajo i wszystkie jaja mu zabiorę teraz. Pięknie. To chyba był najtrudniejszy przeciwnik, oprócz oczywiście ostatniego bossa. Więc sądzę, że całkiem nieźle nam to wyszło. Czy któryś z tych trupów miał jeszcze coś ciekawego przy sobie? Wszystko już chyba pozabierałem. W takim razie wychodzimy stąd. To już wszystko zrobiliśmy, co mieliśmy zrobić. Znowu save all. Zdobyliśmy też runę komunikatum. Będziemy mogli używać telekinezy. I zajebiście. Chciałbym jeszcze sobie polecieć w tamto miejsce, bo widzę, że można tam podlecieć. Tak samo jak i w tamto. Dobra, najpierw polecimy tam, później polecimy tam. Saiwol znowu. I jak to było? To było chyba... Nie. Tak? Kurczę, z tą moją pamięcią do tych zaklęć jest po prostu niesamowite.
Ogłuszenie, lewitacja w ten sposób. Cudownie. Powinno mi starczyć manę na dole, żeby tam dolecieć. I jestem ciekaw, co tam będzie. Zobaczmy. Tam jest jakiś trup, cudownie. No już, wiem. Wszystkie te rzeczy zniwelujemy. Wow, tam jest pająk. Dobra. To może w takim razie jeszcze... Starczy mi na jedną kulę ognia? Tak nie bardzo. Co, nie wiem, czy wy tam coś widzicie. A, zobaczmy. Paraliż, latające oko, tworzenie zapory, magiczne pociski, klątwa, zniszczenie ożywieńca. Nie. Też nie. Lewitacja nie jest potrzebna. Użyjemy sobie tego. I... No cóż, może na kulę ognia. No, starczy mi. Dobra, zabiję go to? Tak jest, zabiło go to, super. Idealnie mi starczyło. Weźmy sobie pochodnie, zapalimy, bo pewnie niewiele widzicie. No, save all. Dużo expa dostałem pewnie za smoka akurat. I co, jest tu coś więcej? Nie, ale to są trupy. I mamy tak, miksturkę leczącą. Doskonale, to się przyda. Miksturę many, to się na bank przyda i sobie ją jeszcze ułożymy mniej więcej tutaj. I lewitacja kolejna, która mi się akurat nie przyda. Coś jeszcze? Nie, dwie kości. I zobaczmy tutaj. I tutaj jest jok. Jok chyba już mam. Prawda? Tak, pewno. Ochrona przed złem. To może na ostatniego bossa się przyda. Ogniem, Jezu. Ochrona przed ogniem jest złem. Mikstura regeneracji many druga. Świetne fanty. Będziemy teraz bardzo oszczędzać te miksturki. I pierścień ogólnej ochrony. Klasa pas zbroi plus 10 odporność na magię, plus 10 odporność na truciznę, plus 10. Zajebiste. Bierzemy oczywiście. No i oczywiście trzy pochodnie, które również sobie zabierzemy. Zobaczmy, co tu masz jeszcze. Kula ognia. Świetnie. W takim razie od razu sobie też przeniesiemy te... Nie chciałem wyrzucać. Chciałem przenieść. Sobie poukładać tutaj trochę. To tutaj. To tutaj. To tutaj. Świetnie. Jeszcze miałeś przy sobie? Nie. Zobaczmy, co jest jeszcze tam. I chyba wszystko znaleźliśmy, co mogliśmy znaleźć. W ogóle spenetrowałem całkowicie tą jaskinię. Bardzo ładnie. I w takim razie odpalamy sobie save'a. I... Lecimy tam z szybkością. O, te czary można łączyć ze sobą, tylko że zżerają wtedy dość mocno manę. Ale nam to starczy, spokojnie. Zajebiście. I cóż, dobra, wyłączmy jedno. To jeszcze sobie zostawię. A coś jest? Chyba nie. No i teraz, moi drodzy, zasuwamy do miasta, ponieważ ja chcę sobie zrobić zakupy, pozbierać różne takie fanty. Przede wszystkim zobaczyć, czy jest gdzieś do skupienia jakaś duża liczba miksturek many, co by mi się bardzo teraz przydało. Ewentualnie moglibyśmy też wpaść do kowala, posprzedawać cały ten szmelc, który tutaj mamy przy sobie. To również nie jest nam potrzebny. Posprzedawać jakieś tam zwoje, niezwoje i inne takie rzeczy. A chyba co zrobię poza kamerą? Nie wiem, zakupy chyba zrobię poza kamerą. Później przeniesiemy się do miasta węży i pójdziemy na niższy poziom po to, by dojść do kopalni krasnoludów. A kopalni krasnoludów są jeszcze właśnie pod tym miastem węży. Start do Królestwa Ludzi, brama prowadząca do Arks. Chyba tutaj. No a krasnoludy są jeszcze pod Królestwem Węży, jeszcze głębiej. I tam powinniśmy gdzieś znaleźć Mithril. Jak tam będziemy mieć Mithril, będziemy mogli zrobić miecz. I zaenchantujemy go za pomocą jaja, tworząc potężne ostrze do zniszczenia głównego, które będzie nam potrzebne do zniszczenia głównego bossa. No cóż, tutaj się z wami pożegnam. Do zobaczenia, ludziska, w kolejnym odcinku. I cóż, komentujcie i lajkujcie. Hejka!